wszyscy nominowani do nagrody są osobowościami wyraźnymi, bardzo wyrazistymi, z dużym dorobkiem i można powiedzieć, że ten wspólny dorobek i działania na rzecz społeczności lokalnej, scalanie, integrowanie tej społeczności, to jest cecha, która wszystkie te osoby łączy. Nominowanymi była pani Maria Tyszka, pedagog, wychowawca szkoły podstawowej numer 5, która realizuje taki swoisty system wychowawczy, nawiązujący jakby do idei Korczakowskich. Tym nominowanym była pani Gabrysia Olszańska, pan Kazimierz Gosk, twórca szopek bożonarodzeniowych. Nominowany był też pan Frąckiewicz, Daniel z Biblioteki Miejskiej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować starostwu powiatowemu w Wąży za to wyróżnienie, które mogłem otrzymać. Nie będę mówił, jak to wiele dla mnie znaczy, bo to jest oczywiste. Mimo tego, że nie wszyscy otrzymali nagrodę, to każdy ma olbrzymie osiągnięcia. Natomiast nagrodzone osoby to pani Gabriela Olszańska, która jest właściwie emerytowanym nauczycielem, wychowawcą w zespole szkół w Marianowie, osobą, która właściwie młodzieży oddała całe swoje serce. Pani Gabriela stworzyła od podstaw najpierw oddział wojewódzki, potem regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, których prezesem jest właściwie od 1985 roku. Na początku tworzyła szkolne uniwersytety ludowe w Marianowie, w Niećkowie, szkole weterynaryjnej, gdzie właściwie zajęła się to młodzieżą wiejską. Później powstał stacjonarny uniwersytet ludowy. Nie dałoby się pracować tylko z myślą o nagrodzie, bo to nie w tym rzecz. Ale taka nagroda zawsze miło otrzymać i poczuć się, że ktoś doceni, że ktoś zauważy. No i daje to taką energię na przyszłość i bardziej motywuje może jeszcze do dalszej pracy, do realizacji jakichś nowych pomysłów. Kolejną nagrodzoną jest pani Karolina Karwowska. Jest to studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która ma i znakomite wyniki w nauce, i znakomite wyniki w sporcie. Ona zaczynała tu u nas, w Kisielnicy, w Szkolnym Ośrodku Rehabilitacji, gdzie zaczyna wiele osób, ale jej osiągnięcia były tak znakomite, że trafiła do kadry narodowej i w tej chwili trenuje w klubie jeździeckim Jagodne pod kierunkiem pani Natalii Kozłowskiej. Zdobyła Mistrzostwo Polski, ma znakomite osiągnięcia w konkursach międzynarodowych i w tej chwili jest na 48. miejscu w rankingu i właściwie czeka na to miejsce na paraolimpiadę w 2016 roku. Nominowała mnie pani starosta, więc jest to dla mnie podwójne zaskoczenie. Podwójnie jestem szczęśliwa z tego powodu, iż otrzymałam taką nagrodę. Jest dla mnie wyjątkowe wyróżnienie na tle naszego całego regionu, ale nie tylko, myślę. I bardzo się cieszę, iż została zauważona moja praca i to, co robię. Robię to, co kocham, więc ta nagroda tak naprawdę wynika z tego, co robię, z mojej pasji, więc jest to dla mnie niesamowite szczęście, iż mogłam uzyskać taką nagrodę. Kolejny nagrodzony w dziedzinie inicjatyw społeczno-gospodarczych to pan Krzysztof Czarnecki. Wszyscy go właściwie znają. Jest właścicielem przedsiębiorstwa ośrodka w Czartorii. Cenione są jego działania terapeutyczne, ale też jest znakomitym animatorem, mecenasem. Realizuje szereg takich przedsięwzięć artystycznych, które scalają miejscową ludność, społeczność. Kiedy otrzymałem zaproszenie na wręczenie nagrody starosty, było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. Myślałem sobie, że jest to żart. No niestety okazało się, że jest to prawda. I bardzo jestem zadowolony, wzruszony, że ta praca zostaje zauważona gdzieś tam z boku, gdzieś tam z boku na wsi, gdzieś tak daleko.
Bardzo się cieszę, jest to dużym wyróżnieniem dla mnie, dla naszego ośrodka, dla wszystkich pracowników, którzy pomagają w przygotowywaniu muzycznych dni Drozdowa, którzy pomagają mi w przygotowaniu różnych imprez dodatkowych, które robimy. Oczywiście była wspomniana taka uroczystość, jaką jest śpiewanie kolęd. Robimy to co roku też tak samo, prawie od 15 lat, tak samo jak śpiewanie pieśni tutaj. Przyjeżdżają ludzie, w tamtym roku było gdzieś około 120 osób, może więcej. Jest to na takiej zasadzie, że jest prowadzone słowo i wszyscy mają śpiewniki, śpiewają kolędy. Akompaniuje Krzysztof Lipski. Bardzo dziękuję, Krzysiu, za podziękowania, ale ja przede wszystkim gratuluję Tobie tej nagrody. Bardzo dziękuję komisji, która postanowiła wyróżnić Krzysia. Od lat jest takim motorem napędzającym całą naszą społeczność i dba o kulturę, o rozwój sztuki i dzięki niemu ja też jestem ze wsi i też mogę wysłuchać innej arii w Czertoli. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Każda z tych osób nagrodzonych Nagrodą Starosty Łomżyńskiego jest taką postacią pierwszoplanową w obszarze kultury, sportu, w obszarze działań społecznych i tak już jak wspomniałam, jak mówił Jan Kasprowicz, są niby tak na pozór zwyczajnie stąpają po ziemi, ale zostawiają swój piękny ślad dla innych i pozwalają nam też cieszyć się tą kulturą, uczestniczyć w niej, odkrywają ją nam na nowo. Także to jest bardzo cenne, że takie osoby są w naszym środowisku, że działają, że są skromne, że często są w drugim planie, a praca ich jest tak ważna. I poza tym dzisiaj jest święto narodowe i możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że oni w łańcuchu pokoleń swoimi działaniami wzbogacają nasze kulturalne dziedzictwo i cieszymy się, że tu w Muzeum Przyrody w Drozdowie, które jest takim ogniskiem działań patriotycznych, kulturalnych, mogliśmy ich nagrodzić.